Witam w prezentacji i montażu 60 numeru Żółka A07 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy podstawę fotela, lewy i prawy bok podstawy, klamkę, klemę ujemną i dodatnią, pokrywę akumulatora i akumulator i wkręty.
tym numerze został ukończony drugi fotel i został zmontowany akumulator. Po montażu części 60 numerów mamy zmontowane ramę z przednim i tylnym zawieszeniem, 5 kołami, silnikiem, chłodnicą, nad kolami, wałem napędowym, układem hamulcowym, wydechowym z tłumikiem, kierowniczym, 2 przednie płotniki z kierunkowskazami, maskę, przednią część z grillem, logo Żuka, reflektorami, przedni zderzak z tablicą, kolumna kierownicy z kierownicą, fotel kierowcy i pasażera, akumulator, grodź z półką, bocznymi ściankami, zegarami, radiem, głośnikiem, zbiornik płynu spryskiwaczy, zbiornik wyrównawczy, nagrzewnice, silnik wycieraczek, przekaźniki, wałek, zbiornik paliwa z pojemnikiem na baterię, płytką drukowaną, światłami, głośnikiem, pilot i 4 podpory. Numer 60. Na drugiej stronie mamy zdjęcie modelu z boku, logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z przodu. Polski Range Rover. W sali renesansowej poznańskiego ratusza zgromadzili się goście. Wśród zaproszonych wyróżniał się wysoki mężczyzna o siwych włosach. Ubrany w zadziwiająco dobrze skrojony garnitur, to był bardzo ważny dzień. Do Polski przybył bowiem sam szef koncernu Fiat Giovanni Agnelli, elegancki mężczyzna w garniturze, aby podpisać kontrakt między Polmotem a włoskim gigantem motoryzacyjnym. Główny akcjonariusz firmy Fiat, wnuk założyciela przedsiębiorstwa, przyjechał do Poznania 18 czerwca 1979 roku. Sama obecność Giovanniego Agnelliego w Polsce była nie lada wydarzeniem, a co dopiero mówić o umowie, która mogła zmienić historię polskiej motoryzacji. Mogła, gdyby wszystkie jej zapisy zostały wdrożone w życie. Szef Fiata zaczął od wizyty na międzynarodowych targach poznańskich. Ten punkt programu mógł być dla Włocha najważniejszy, ponieważ Angeli spotkał się wtedy z Edwardem Gierkiem, pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Było to wówczas najwyższe stanowisko w PRL-u. Mamy zdjęcie i informację, że testową produkcję Tarpana 233 uruchomiono w 1972 roku. Samochód miał być przeznaczony dla rolników, w tym samym czasie zadebiutowały Sreny Bosto i R20 oraz Żuki z dłuższą kabiną i wagą oznaczony początkowo literą R, a potem symbolem A16. Mamy zdjęcie i informację, że pojazdowi z Antoninka zarzucano, że nie został dostosowany do potrzeb odbiorców. Samochody dla rolników wyposażono bowiem m.in. wałek odbioru mocy i reduktor, żeby mogły być zarejestrowane i wykorzystywane jako traktory. Nasza terenówka, teoretycznie przeznaczona do pracy na wsi, była zwykłym tylnonapędowym pick-upem. Mamy zdjęcie i informację, że pierwsze wersje Tarpana miały przesuwaną tylną ścianę, za pomocą której można było zmienić wielkość przestrzeni ładunkowej pasażerskiej. Później w ofercie pojawiła się wersja kombi z zamkniętą paką i 3-osobowy pick-up ze sztywną tylną ścianą. Mamy zdjęcie i informację, że w połowie lat 70. do oferty poznańskiej fabryki trafił model 233RS z drewnianą paką nakrytą plandeką. Ten prosty wariant cieszył się sporym zainteresowaniem krajowych odbiorców ze względu na praktyczną pakę. Mamy zdjęcie i informację, że uzupełnieniem oferty FSR była produkcja przyczepki idealnie dopasowanej do Tarpana. Samochody i przyczepki budowano z tych samych bytłoczek. Mamy zdjęcie makiety pierwszej Tarpanogi w skali 1:5, która była świadkiem podpisania kontraktu między Polmotem a Fiatem w 1979 roku w poznańskim ratuszu. Można ją oglądać w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szereniawie. Mamy zdjęcie informację, że druga wersja Tarpan Gnoli była niezwykle nowoczesna z wyglądu.
Pod maską pojazdu oprócz silnika 1ACT, do którego produkcji przygotowywano się w FSO, miały trafić także inne jednostki benzynowe Fiata i FSO oraz motor diesla Sofim, który ostatecznie napędzał tak pana Honkera na przełomie lat 80. i 90. Mamy dane techniczne tak pana 233, album z żukami. Mamy widoczny na zdjęciu egzemplarz żuka A03, który znajduje się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szereniawie, w hali poświęconej Tarpanowi. Na początku produkcji Tarpan właściwie powielał żuka, a jakość jego wykonania pozostawiała pogo do życzenia, nawet jak na PRL-owskie standardy. Mamy zdjęcie informacji, że gdy debiutował Tarpan, w ofercie lubelskiej fabryki pojawił się żuk oznaczony literą R, potem zmienioną na symbol A16. Był to model skrzyniowy z przedłużoną kabiną, mogącą przewozić do 5 osób. Pojawienie się wersji A16 na zdjęciu A161 z lat 90. dało jeszcze więcej powodów do kwestionowania sensu produkcji Tarpana. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem i pokazany fotel z akumulatorem. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli poduszka ławki, wypełnienie. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.